Mirze, ile znasz opowieści o Odynie i Torze? O ich złych postępkach. Zobaczmy, jakie pamiętamy. Może odświeżymy trochę ojcu pamięć. Nie trzeba mi niczego odświeżać. Wtargnęli do naszego domu. No tak, ale mówię o historii. O innych, których skrzywdzili. Zobaczmy. No to był kamieniarz. Tamur. Ano, pokłócił się z synem i po zmroku poszedł go szukać. Ale znalazł Tora. Był też syn Tamura, Hrimtur. Budowniczy murów Asgardu, który wyszeptał Freyi sekret, zanim został zdradzony i zamordowany. No i była też Groa. Strażniczka wiedzy i prorokini Ragnaroku. Thor zabił jej męża, a Odyn to zatuszował, po czym sam dokończył dzieła na wdowie. Pamiętajmy o Emirze, pierwszym gigancie. Odyn pociął go, by stworzyć z jego ciała nowe światy i pozwolił rzece jego krwi utopić niemal wszystkie inne giganty. A co z gigantami z Jotunheimu? Kiedy tam dotarliśmy, nie znaleźliśmy ocalałych. A my wciąż nie mamy tropów, ale Asowie raczej nie narzekają. A co z Fjorgyn? Matka Thora była gigantką, prawda? W rzeczy samej. Okoliczności jej śmierci były dosyć podejrzane. Ale nie wiem, czy można winić za nią Odyna. Mocno ją przeżył. O, wiem. Była Skadi, królowa łowów. Ano, odrzuciła zaloty Odyna, więc podstępem zmusił ją do zabicia ojca. Może Starkadr Potężny, dowódca wojsk Jotunów? Odyn go oczernił, a Thor zwiódł i zamordował. I jeszcze Trym Przebiegły, król gigantów, który skradł młot Thora. Odyn oddał za niego Freję, po czym Thor w przebraniu wymordował cały jego dwór. Kto jeszcze? A, Hrungnir Zabijaka, kamienny gigant. Ano. Odyn go ośmieszył, a Thor zamordował. Dosyć tego. To nie wszystko. Nieważne. Wojna z Odynem nie jest rozwiązaniem.